Dobra widzowie, na początku mówmy się tak, że każdy, kto ma odblokowaną nitę w Brawl Stars, zwykłą nitę jak macie odblokowaną, to zostawiacie łapkę w górę. Sprawdzamy, ile jest takich osób, które mają odblokowane tego zadymiarza, więc kto może to lajkuje. Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, mordeczki. Namawialiście mnie, żebym przetestował rosyjskie Brawl Stars, które jest do pobrania na sklepie Play. Jest mega dziwne i zaraz sobie je sprawdzimy. Generalnie od razu mówię, że ja nie szanuję tego kraju, oczywiście jestem team Ukraina z całego serducha. Więc no, po prostu chciałem to powiedzieć, żeby nie było to jakichś głupich komentarzy. Ostrzegaliście mnie przed tą aplikacją, że jest ona bardzo dziwna i że chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało na odcinku, jak to będę testował, więc proszę bardzo, robię to specjalnie dla was. Tutaj wyśle się wam 5 losowych subskrybentów mojego kanału, jeśli też chcecie się pojawić właśnie tutaj, tylko w kolejnym odcinku, to wystarczy, że walniecie suba na moim kanale z dzwoneczkiem, więc naprawdę warto subskrybować. Napiszcie w komentarzu, co trafiliście w darmowej mega skrzynce, bo w sumie jestem ciekawy. Jak nie wiecie, to dzisiaj właśnie w sklepie jest darmowa mega skrzynka i możecie mi napisać. Ja wszystkie 4 skrzynki z wszystkich moich 4 kont, te mega boxy darmowe otworzę dzisiaj na live o godzinie 19:30, więc serdecznie was zapraszam. Będzie to na tym kanale. No a teraz nie przedłużam już tego wstępu, tylko przenosimy się na sklep Play, żeby pokazać wam, co to jest za aplikacja. A więc uwaga, uwaga, tak ona się prezentuje. Już ją pobrałem, no zobaczymy po prostu, jak się w to będzie grało. Nazwa jest dziwna, nie wiem, co ona oznacza. Na logo jest taki El Primo niebieski, więc no będzie ciekawy, dobra. Klikam zagraj i sprawdzamy to. Ja się boję, widzowie, co to... Ej, czekajcie, co my tu mamy, już jakieś ostrzeżenie? O nie, tam było już jakieś ostrzeżenie, żeby na tą grę uważać. Na samym jej włączaniu. Powiem wam szczerze, że zaczyna się ciekawie i troszkę się boję. Okej, tu muszę coś potwierdzić, kliknąć okej, ale nawet nie wiem, co tam pisze nade mną. Jak ktoś zna rosyjski, to niech mi napisze w komentarzu, co potwierdziłem. Zaraz, czy to jest Among Us w Brawl Stars? Co to jest, ja się pytam, widzowie, no czy wy to widzicie? Co to jest za postać? Okej, lobby jest bardzo podobne do tego Brawl Starsowego. W tle mamy twarz El Primo. Mam 150 gemów na koncie i 500 monet. Mamy nawet Bubble Pass. Tak to się nazywa, widzowie. Okej, co mamy w tym karnecie? Monety, gemy i tak dalej. A za 250 jest jakiś dziwny... Co to jest? Nie wiem, widzowie, co to jest, ale dziwne te postaci tutaj są, naprawdę. Ja chcę jakąś trafić w skrzynce, bo to będzie mega śmieszne. A to... Jakaś Pam z bagietą? Jakaś w ogóle taka zmiażdżona? Nie, no ja nie wiem. Boję się, co będzie dalej na tym karnecie. Zostawcie łapkę w górę, widzowie, bo robię to specjalnie dla was i się poświęcam, żeby grać w tak dziwną grę. Mamy mnóstwo monet, mnóstwo gemów i jest jakiś El Primo czarny na końcu z kolcami. Ej, on jest akurat trochę straszny, widzowie, wam szczerze powiem. No nieźle to wygląda, naprawdę nieźle to wygląda. Więc karnet już mamy zaliczony. Co kolejne sobie sprawdzimy? O, może wejdźmy w mój profil i sprawdźmy, jakie możemy sobie ustawić, widzowie, rzeczy. Czekajcie, bo tutaj w to klikam i nic się nie zmienia. Aha, mogę zmienić sobie nazwę, dobra, nazwijmy się Torimori. Mam nadzieję, że to jest darmowa zmiana nazwy. Czekajcie, nie, to 50 kosztuje chyba, a to nie będę się zmieniał. To tam już kij w to. Niestety nie da się też zmienić loga, mam chyba jakiegoś pandę. Pozdro Panda Gaming. Co wejść dalej, tu chyba mamy jakieś newsy, ale nic ciekawego, kurde, nie znam tego języka, więc ciężko mi to czytać, tutaj też klikłem i coś mi się dziwnego wyświetla, więc zostaje nam ostatnia rzecz, jest to Meme Store. Już się boję, co w nim będzie, widzowie. O kurde, jakie my tu mamy skrzynki do otworzenia. Co jest grane, widzowie, czy wy to widzicie? Ja nie mam pytań, czy to jest nawet kod twórcy? Ej, wpiszmy kod Tori, zobaczymy, czy działa. Uwaga. Nie, niestety nie. Co jest gra, nawet kod twórcy jest w tej grze. Okej, można dostawać gemy za oglądanie reklam. Ciekawie, ciekawie, widzowie. I za te gemy można otwierać skrzynki. Dobra, postaram się poglądać trochę reklam, żebyśmy pozostawali skrzynki, w sensie, żebyśmy pozostawali gemy. I za te gemy potwieramy wszystkie te skrzynki, które tutaj są. Sprawdzimy sobie, mordeczki, jak one wyglądają i co w środku nich będzie. Najbardziej ciekawi mnie ta czarna z El Primo. Więc zobaczymy, dobra, więc dajcie mi chwilę, ja se pooglądam i się widzimy. A więc dobra, trochę mi to czasu zajęło, ale mam już zebrane 750 gemów na moim koncie, więc widzowie, wchodzimy sobie teraz do sklepu, lecimy, myślę, że od początku, tak, lecimy od początku, zaczniemy sobie od takiego niby Brawl Boxa, ale z jakąś dziwną twarzą, więc będzie ciekawie, oby mi coś fajnego tutaj dropło, uwaga, klikłem i teraz 3, 2, 1, poszło, co my tu będziemy mieli? To jest chyba nowy zadymiarz, jakaś szabla dziwna. Co jest grane, mam przesunę kamerkę, żebyście wszystko widzieli. Może tutaj dam, o tak będzie spoko. No i co, lecimy dalej, pierwsza postać chyba trafiona. Teraz czas, widzowie, na megaboxa. Uwaga, czy coś w megaboxie będzie? Jak trafiłem w broboxie, to myślę, że w tym megaboxie też coś będzie. W ogóle, jakie on ma dziwne zęby, co to jest? Nie wiem, mega mnie to śmieszy, dobra. Uwaga, co my tutaj mamy? Kolejny zadymiarz, pułkownik Rus. Ej, ten wyglądał dziwo normalnie. I patrzcie, on jest tu epicki.
Ej, co jest grane? Normalna postać w tej grze, nie spodziewałem się. Czekajcie, wejdę teraz w zadymiarzy i czy mi będą ich tutaj pokazywać? No mam tego Amongusa, on był jako pierwszy, on był już odblokowany, ale mamy tą szablę dziwną jakąś. Ile to jest w ogóle zadymiarzy takich ciekawych? Patrzcie na to, ile to jest cieni różnych, o kurde. Ej, co to są za cienie? O, tu się epickie zaczynają i mamy epickiego, nice. Są legendy? Czekajcie, zobaczmy jaka jest najlepsza rzadkość w tej gierce. Jakiś kot tutaj chyba nawet jest. O kurde, ja chcę trafić, nie wiem, najlepiej jakąś legendą, ile są. Poczekajcie, ile tych postaci jest? Są, takie zielone legendy trochę, zielono-żółte. Nie jest ich dużo, więc mam nadzieję, że którąś uda mi się trafić. To byłby na pewno jakiś rzadki drop, tu jakieś bitki ktoś pokazuje, dobra. Lecimy dalej, widzowie, nie ma co gadać, tylko trzeba otwierać. Dwie skrzynki za mną, dwóch nowych zadymiarzy trafionych. Mam nadzieję, że co skrzynkę mi coś będzie dropiło. Teraz jedna z droższych skrzynek, jakoś tak to się nazywa. Dobra, mniejsza o to. Ma bardzo groźną twarz. Boję się tej skrzynki, więc szybko ją otwieram. Uwaga, daj mi coś. Co to jest, jakąś dziewczynę trafiłem, halo. Ja nie potrzebuję żadnej, nie. To żegnamy, to nam się nie przyda. Ale oczywiście nowa postać odblokowana, no. Kolejna trafiona. No to teraz otworzymy sobie skrzynkę z kotełem. Zobaczcie, to jest kotek i ona kosztuje 100 gemów. Tyle są same kotki. No to może jakiś fajny kotek nam tutaj dropnie. Ej, fajne jest to, że w każdej skrzynce coś trafiamy. No w sumie trochę gemów wydaje, więc nie ukrywam, że chciałbym trafiać cały czas na jakieś nowe postacie. Oglądajcie do końca, bo coś wierzę, że może tutaj coś grubego trafić. Trzymajcie kciuki za legendę. Uwaga, uwaga, uwaga! O kurde, co to za kot? Jakie ma dziwne zdjęcie. Dwie łapki, bo tylko widać, jakaś twarz taka rozszerzona. Uszy mu przycięli, w ogóle nie wiem, co to jest, ale spoko. Zawsze to kolejny nowy zadymiarz do kolekcji. Jest epicki, o, to całkiem dobry drop, co nie? Bo jest to epicka postać. Więc kolejna skrzynka za nami. Gemów zostało coraz mniej, ale skrzynek też już coraz mniej zostało. Więc uwaga, co będziemy mieli w tej śmiesznej, pomarańczowej, miśkowej skrzynce z jakimś trollfacem na niej właśnie. Dobra, więc mniejsza o to. Otwieramy sobie. Skrzynka wygląda bardzo dziwnie, jakby ktoś narysował ją w pańcie, ale mniejsza o to. Zobaczmy, może będzie dobra. Nie, no coraz dziwniejsze są te trafy. Czemu trafiłem jakiegoś takiego dziwnego człowieka w garniturku, jeszcze w okularkach, pan profesor? No spoko, epicka postać kolejna. Ciekawe, czy tym da się to jakoś grać. To mnie ciekawi, zaraz sobie sprawdzimy. Zostały nam mordeczki jeszcze dwie skrzynki, których nie otwierałem. Dobra, po kolei, lecimy teraz z tą skrzynką El Primo, tą, na którą długo czekałem. Tutaj możemy trafić tego czarnego, groźnego El Primo i mam nadzieję, że mi się uda. Więc widzowie, trzymaj tak kciuki, żeby coś tutaj wpadło. Uwaga, uwaga, uwaga! O kurde, jakieś dwóch ziomali tym razem trafiłem. Co oni pokazują? Na mnie chyba się patrzą. Ja się boję, ej. Odejdźcie ode mnie, goście, co się tak na mnie patrzycie? Oni mi chcą coś zrobić chyba, widzowie. O, to są legendy w ogóle, patrzcie, trafiłem legendę. Ale kozacko, dobra, mamy legendę trafioną. Moja kolekcja jest już coraz większa. Została jedna skrzynka do końca, do otworzenia. Czy mamy tutaj coś jeszcze takiego innego w sklepie? Tu jest jakaś żółta skrzynka, mnie ciekawi, co to jest. Kliknę w to. Aha, dostałem darmowe 6 gemów, spoko. Teraz szybko tylko sprawdźmy sobie, ile już mam tych postaci. Zobaczcie, ona też była legendą, serio? O kurde, dobra, czyli mam już tutaj dwie legendy, fajnie. Może jeszcze jakąś dzisiaj nam się uda trafić. Postaci już mam coraz więcej, 7 ze 114, spoko. Troszkę ich, jak widzicie, już potrafiałem, więc dobra. Mam nadzieję, że jeszcze powiększymy o dwie nowe postacie, bo dwie skrzynki na pewno otworzymy, może nawet trzy. Więc uwaga, co my tutaj będziemy mieli? Ta oto piękna skrzyneczka YouTube'owa. Jestem YouTuberem, więc powinni mi coś dać, halo. Uwaga, lecimy i... jakiś ziomek z mikrofonem, to jest chyba jakiś youtuber pewnie. Więc spoko, trafiliśmy jakiegoś youtubera w skrzynce. Szkoda, że mnie tutaj nie ma. No ale dobra, przyjmujemy nagrodę i zostało ostatnie 100 gemów. Teraz pytanie, jak je wydać? Mi się wydaje, że najlepiej by było otworzyć sobie dwie skrzyneczki i te za 50, bo będą wtedy dwie, a nie jedna. Więc dobra, lecimy z nimi od razu, nie przedłużamy. Co nam to da? Kot w brudnych włosach? Naprawdę? Dobra, takiego dropu się nie spodziewałem. Jeszcze jedna skrzynka, może teraz coś takiego kozackiego. Daj. Chłop sobie leży w łóżku, naprawdę. I to jest jakiś zadymiarz niby? No w szoku jestem, naprawdę. Nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak dziwna. I tutaj chyba co najlepsze, widzowie, da się grać. Więc poczekajcie, ja sobie wezmę legendę jakąś ustawię, którą trafiłem. I spróbujemy zagrać, bo boję się, jak to będzie wyglądała ta gra. Dobra, weźmy tych ziomeczków i lecimy. Klikam, okej, są różne gierki. Czekajcie, wezmę sobie speedrunnera. Zobaczmy, o co w tym chodzi. Tak, nie mogę skakać, bo coś mi się zlagowało. W takim razie weźmiemy sobie inną grę, może weźmy sobie Bubble Shooter, to jest jakieś strzelanie. I o co w tym chodzi? A, dobra, takie Among Usy tutaj są i trzeba strzelać. A, no, dobra, głupie to jest, nie, wyłączam. Koniec z tą grą. Śmiesznie się otwiera te skrzynki, ale no, gra jakoś szrały nie robi, nie będę ukrywał. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. I pamiętajcie o subiku na moim kanale i o live'iku, żebyście dzisiaj wbili na niego. Jutro też będzie live, ale najpierw o tym dzisiejszym. Wbijcie na niego. No i co, do zobaczenia wszystkim, hejo!